Dzień dobry, szachowa Polsko. Witam na kolejnym odcinku z cyklu perełki na Title Tuesday. Dzisiaj pokażę partię z bardzo dobrze znanym w Polsce i powszechnie lubianym zawodnikiem Badurem Jobawą. Kiedyś zawodnik z pierwszej dziesiątki świata, ranking 2750 FIDE, niesamowicie utalentowany zawodnik, w szczególności właśnie groźny w szachach szybkich, błyskawicznych. W sierpniu zeszłego roku miałem okazję być w jednej drużynie z Badurem na drużynowych mistrzostwach świata w szachach szybkich, gdzie Badur na pierwszej szachownicy zdobył srebrny medal. Także partia odbyła się w sierpniu 2022 roku. Badur zaczął ruchem E4. No Ja, jak to zwykle bywa, zagrałem Pirca, obronę czeską tak zwaną. Która no, nie jest debiutem poprawnym, ale na blica i szachy szybkie, na pewno nadającym się znakomicie. Może również o tym debiucie kiedyś jakiś kurs debiutowy powstanie. Kto wie. Namawiają mnie do tego ludzie. Oczywiście, drodzy widzowie, jeśli taki format filmu Wam się podoba, jeżeli ta partia Wam się podoba, to zostawcie kciuka w górę. Pod, pod tym filmem również możecie dać znać w komentarzu, co Wam się szczególnie podobało, co Wam się nie podobało i czy będziecie oglądać następne odcinki tego typu. Także zachęcam do tego, żeby jeszcze subskrypcję kanału włączyć i dzwoneczek koniecznie, żebyście nie przegapili kolejnych tego typu materiałów. Ruch g3 zagrany, no jest takie ustawienie gońc g2, jest takie bardzo przyjemne dla białych. Chodzi o to, żeby już wzmacniać pionka na e4 i żeby ten goniec gdzieś tutaj nie wchodził pod różnego tego typu ruchy. I na ruch g3 właśnie ja reaguję bardzo agresywnie ruchem b5. Chcę bardzo szybko tego skoczka stąd przegonić. Teraz grozi w ogóle zdobycie piona na e4, w ogóle ten ruch b5 w tych strukturach pilca jest, jest często przez czarne grany, również w filidorze, więc postanowiłem tego skoczka przegonić i powalczyć o centrum Badur zobaczył, że może mi zderoszować króla i skorzystał z tego, i teraz tak, moje pionki są trochę tutaj porozbijane ale jego skoczki stoją dość kiepsko przede wszystkim skoczek na e2 jest ograniczony przez mojego piona na E5 No i skoczki. No na ogół, drodzy widzowie, jak tak macie ustawione skoczki, że się bronią wzajemnie, to raczej staracie się tego e, uniknąć, gdyż po prostu zabierają sobie pola. Żeby tego skoczka trochę ożywić, powalczyć o centrum i skoczkiem ładnie tutaj wesprzeć centrum pionowe, Badur zdecydował się zagrać ruch F4. Żeby nie ułatwiać gry przeciwnikowi, to oczywiście ja tego piona nie biję, tylko po prostu sobie wspieram pionka na E5. E... No Jak widzicie komputer tego nie lubi, pokazuje tutaj znak zapytania wykrzyknika, ale komputer, gdyby komputer tyle razy grał tę pozycję co ja, to by wiedział, że ruch po prostu jest y, zasadny. Skoczek F3, rozwój y, w dalszym ciągu, goniec C5 utrudniam zrobienie roszady, to raz, dwa, nie pozwalam, żeby jego goniec wyszedł na E3 na aktywną pozycję, no ale oczywiście zostawiam pionka na E5 niebronionego ale zostawić tego pionka niebrojonego się nie boję, ponieważ idę skoczkiem na g4, zaglądam na f2, zaglądam na e3, więc w połączeniu z tym gońcem już jakieś tutaj czasami motywy grożą. Jednocześnie moja wieża chce się również dołączyć do akcji w centrum, no i skoczek oczywiście atakuje pionka na e5. I teraz Badur zagrał kiepsko, bo zagrał h3, komputer tutaj znowu przesadza, bo to jest normalny w miarę ruch, może trochę wypuszczający przewagę białych, ale na pewno to nie są dwa znaki zapytania. Nie wiem w ogóle, czemu mi się nagle te oznaczenia tutaj włączyły. Odbiłem pionka na E5, no i o co właśnie chodziło? I teraz mam fajnego skoczka na E5, placówka. Białe nie mają pionka na linii F ani na linii D, więc skoczek jest nietykalny. Jedyne co białe mogą zrobić, to wymienić mojego skoczka na inną figurę. Tutaj oczywiście musiałem królem zejść, bo wieża wiąże skoczka z d7 i już skoczek na e5 jest zagrożony, więc schodzę sobie z tego związania. Nie boję się tego związania, bo tak jak mówiłem, tego skoczka na e5 nic mi nie zaatakuje. Wieża e8 oczywiście naturalny ruch. Po pierwsze groziło mi skoczek e6 szach ze zdobyciem gońca czarnopolewego, który jest bardzo ważną figurą w tej pozycji. Po drugie wzmacniam Punkt E5, dzięki czemu mój skoczek z D7 może gdzieś odejść. To jest jedna z takich zasad w szachach, drodzy widzowie, że obrona z nadmiarem jest generalnie bardzo korzystna, dlatego że mamy wtedy większą elastyczność. Ja mogę tą wieżą się gdzieś indziej ruszyć, mogę tym skoczkiem się teraz gdzieś ruszyć. Także jak bronimy z nadmiarem, to wszystkie figury po prostu, które bronią tego punktu, w danym momencie mogą się gdzieś. Ruszyć. H4, żeby zdobyć przestrzeń, jednocześnie dać możliwość gońcowi czasami tutaj wyjść. H5, tutaj trochę przesadziłem z tym ruchem H5, aczkolwiek trzymanie takiej struktury na skrzydle generalnie to jest dobra sprawa. Pionki pokrywają fajne pola, ten pokrywa czarne pola, ten pokrywa białe i wszystko się tu generalnie zgadza. Goniec wyszedł na H3. Król na B6, no bo teraz już groziły jakieś bicia na D7 i przeciążenia na punkcie E5, więc wolałem już zejść z tych motywów. Groziło też skoczek E6 szach, oczywiście, i zdobycie tego gońca lub pionka na G7. Więc Król B6 po prostu schodzę z motywów, więc skoczek poszedł na B3, wykorzystując taką taktykę, że po skoczek bije F3, on mi bije na D7. Teraz wziąłem na e4. Oczywiście nie chcę bić na d7, bo wieża wchodzi na siódemkę. Wieża na siódmej linii zawsze jest groźną figurą i nie inaczej jest tutaj. No i ja po prostu skubnąłem pionka na e4, nie bojąc się mieć takiego króla na c5, mimo że przeciwnik ma parę gońców, ale to jedyne tak naprawdę, co w tej pozycji ma, poza wieżą na d1. Te gońce zaraz powinny się wymienić, więc przeciwnik nie ma na tyle dużo figur, żeby mojemu królowi na c5 tutaj zagrozić. Nastąpiła wymiana na C8 i wieża w końcu wtargnęła na D7, no ale e, trochę czasu na to białe musiały poświęcić. E, zagrałem ruch wieża E8 z prostą groźbą MAT w dwa ruchy. Grozi oczywiście Badur, nie należy do zawodników, którzy coś takiego podstawiają. No i właśnie ten ruch wieża, e, wieża E1 może nie był do końca potrzebny. Moje wieże stoją dobrze, jego wieża jest trochę pasywna, więc wieża E1 jeszcze mogłem trochę poczekać, Może skoczek D4, skoczek E2 ze zdobyciem tego gońca było bardziej uzasadnione. Ten gońc na F4 jest całkiem dobrą figurą, bo mojego króla czasami może niepokoić. Jednocześnie jest broniony przez pionka. Goniec też oczywiście broni tego pionka. I jeżeli pionka na G7 stracę, to tego gońca totalnie nie ma jak wyrzucić. Nie mogę zagrać niestety wieża E7 z uwagi właśnie na goniec z 6 szach. I król wisi, wieża wisi, i przegrywam od razu partię, także no goniec tutaj na D6 i tak grozi, tak, więc G5 niewiele daje bo po biciu, biciu, po pierwsze pionek na H5 wisi z takim związaniem a po drugie goniec D6 i wieża bije A7 czasami też będzie grozić także postanowiłem wymienić te wieże widzimy, że mam 15 sekund mniej, ale to nic strasznego, teraz zagrałem to G5, bo uznałem, że uratowanie pionka G było tutaj najważniejsze, no właśnie nie było aż tak ważne gdyż teraz mam problem z tymi Pionami zagram jeszcze a5, tutaj komputer pokazuje jakieś oznaczenia, ale nie wiem, to są normalne ruchy moim zdaniem, tracę tego pionka i skoczek, skoczek b5, trochę taka naiwna próba z mojej strony, że chcę niby tutaj jakiś skoczek c3, skoczek a3, nie widząc tutaj po prostu, że powierza g7 po pierwsze. Nie mogę zagrać tak, bo bije mi z szachem, i jak król odejdzie gdzieś tutaj, to tracę tutaj piona, ale nawet gdyby na G5 mi nie wisiało, to po skoczek C3 też grozi taka taktyka. Na przykład tego typu. Że po biciu biciu szach król odchodzi i tracę na C3. Więc pomijając fakt, że wisi mi na G5 no to jeszcze grozi mi właśnie taka taktyka. Więc tutaj już muszę niestety cofnąć się wieżą na E5 dość pasywnie i teraz goniec po pierwsze atakuje mi tego piona, po drugie atakuje mi tutaj. Pionka na g4 wolałem zachować, bo gdybym stracił pionka na g5 i zachował pionka na b4, to tutaj już byłaby gra do jednej bramki. Na jednym skrzydle byłoby 1 na 1 w pionkach, a na drugim skrzydle byłoby 3 na 2 i ja nie miałbym żadnej kontry. W blicu najważniejsze jest to to posiadać kontrszansę, więc też obiektywnie czasami lepiej zagrać nieprawidłowo. Jeżeli tylko mam na przykład kontrszansę w postaci pójścia królem na skrzydło królewskie, zdobycie pionka G i nawet jeżeli tutaj ten pionek ruszy, czasami można skoczka za takiego pionka oddać i może yy, liczyć na moje dwa piony na tamtym skrzydle. Tutaj nie wiem czemu Badur nie zbił na B4 piona, coś mu się przewidziało, więc ja zagram C5 i tego piona po prostu Zachowałem, i tu już stoję całkiem przyjemnie, drodzy widzowie, bo centralizacja figur, mam pełną harmonię. Wieża broni tutaj, broni też tutaj, skoczek stoi centralnie i ten goniec. Y, generalnie w otwartych pozycjach, goniec czuje się lepiej od skoczków. Ale jeżeli oceniamy, która figura jest lepsza, goniec czy skoczek, to bardzo ważnym kryterium w ocenie y, takiej sytuacji jest to, czy skoczek ma w centrum jakiś punkt podparcia bo to, że on punkt podparcia na przykład miałby tu że na H3 może sobie stanąć to co z tego, że to jest placówka skoro ten skoczek na H3 nic nie robi tutaj natomiast na D4 on stoi pięknie jest podparty przez piona jednocześnie na przykład może służyć takim konstrukcjom także ten skoczek na pewno nie jest gorszy od tego gońca, nawet bym powiedział, że jest lepszy wieża D5 oczywiście tutaj wszelkiego rodzaju wymiany sprawiają, że końcówki dla białych są tragiczne, bo mój król jest super aktywny, podczas gdy, gdy, gdy król na B2 jest po prostu figurą pasywną. A w końcówkach aktywność króla jest bardzo ważnym czynnikiem. Nawet kiedyś słyszałem, to chyba Radek Wojtaszek powiedział, że ktoś nawet wycenił wartość króla w końcówce na 4 punkty. Nie wiem, jakich metod do tego używał, ale tak, tak słyszałem. No i teraz skoczek na F5. Patrzcie, czasami to goniec ogranicza skoczka, prawda? Ale teraz to skoczek tak naprawdę ogranicza gońca, bo mój skoczek nie musi nigdzie się ruszyć. Ja mam prosty plan: pójście na przykład króla po piona G i jutra nie ma, idę pionami po, po Heciosława. Natomiast to on musi teraz szukać kontry, jak się tutaj wygrzebać. Zamiast królewczy od razu wziąłem na G3 piona i maszeruję pionem H. Generalnie tutaj zbiłem na C5, tak się złożyło, że nawet Potem, jak sprawdzałem, komputer oceniał bicie na C5 y, jako najlepsze. Można oczywiście pewnie też iść pionkiem y, i tam się dzieją różne rzeczy. Tylko, że jak ja mam dwie sekundy na zegarze, drodzy widzowie, to ja chcę pozycję trzymać jak najprostszą. Jeżeli ja widzę, że ja zaraz po prostu dochodzę y, tym pionkiem i jeszcze on nie ma tego pola, żeby mi h utrudnić, bo gdyby jeszcze mi h utrudnił, to ja bym musiał dojść tutaj królem, zagrać h zagrać H1, a on w tym czasie na przykład wymieniłby jednego pionka. I poszedł kolejnym, tak? I dużo czasu by musiał tutaj stracić. Natomiast ja gram H2H1 na, na wszystko w tej pozycji, i on tutaj już nie ma czego szukać. Oczywiście grał jeszcze tę pozycję z uwagi na to, że ma trzy wolne piony. Ja miałem mało czasu, ale tutaj grałem bardzo szybko. Jak widzicie, nabijam sobie czas, i w tej pozycji już po prostu nadziei dla białych nie ma. Już była formalność. I w tym momencie Badur się poddał, więc kluczowym momentem był moment, kiedy po prostu nie wziął, nie wziął w tym momencie pionka na b4. Nie rozumiem, czemu tego nie zrobił. Tutaj pozycja byłaby dalej niejasna, bo skoczek d4, skoczek f5, dalej te idee byłyby żywe, no ale on bardzo szybko mógłby uruchomić swojego piona a, więc to raczej ja bym walczył o Remis. Natomiast w tej pozycji już tutaj była pełna. Pełna dominacja czarnych, no i udało się wygrać z zawodnikiem 3080, czarnym kolorem na Title Tuesday, więc stwierdziłem, że taką partią właśnie mogę z wami się podzielić. Przypomnę, podobała się partia, zostawiacie kciuka w górę. Chcecie oglądać kolejne tego rodzaju filmy, to subskrybujecie kanał, zaznaczacie dzwoneczek i widzimy się na kolejnym filmie lub streamie. Trzymajcie się, do zobaczenia.